Chciałbym powiedzieć taką rzecz. Jeżeli twoja intymność albo twoja seksualność została naruszona kiedyś w twoim życiu przez jakiegokolwiek człowieka i teraz patrzysz na, czy to jest mężczyzna, czy to kobieta, przez pryzmat tamtego zdarzenia, to przyjdź, ja cię uwolnię od tego, żebyś nie patrzył nigdy więcej już na to, jeśli ktoś przyjdzie do ciebie, położy się obok ciebie, że to cię będzie paraliżowało. Przyjdź, uwolnię cię od tego. Ale jeżeli jesteś osobą, która... Ja nie chcę, żebyś tego szukał w sobie. Nie chcę, żebyś... Jeżeli wiesz, że załatwiona została ta rzecz, to jest ona załatwiona. I nie szukaj tego. Ale jeżeli odczuwasz i widzisz sam po sobie, że jest to rzecz, która... Mimo wszystko patrzysz na tego drugiego człowieka i cię to paraliżuje, ja cię od tego uwolnię. Wiem, że jest osoba, jesteś kobietą, która... Miała przyjaciela i z tym przyjacielem dość często spotykaliście się. Tamtego dnia, tak jak zawsze, poszła z nim na obiad i potem wieczorem leżeliście sobie jak przyjaciele. Ale tamtego dnia on przekroczył granicę tej przyjaźni i od tamtego momentu przestałaś patrzeć na Boga jak na przyjaciela. Ty dzisiaj chciałabyś wejść w relację z Bogiem, ale nie jesteś w stanie, dlatego że tobie ta przyjaźń została wykrzywiona, została zniszczona. Chcę ci powiedzieć, że jest dla ciebie ratunek. Tym ratunkiem jest Jezus Chrystus. To nie jest osoba, która przyniesie ci nowy obraz miłości. Musisz podjąć tylko decyzję, że wejdziesz w to. On cię nigdy nie skrzywdzi, tak jak zrobił to tamten człowiek. Nigdy nie przekroczy twojej granicy. Będzie przychodził jak dżentelmen, będzie przychodził do ciebie jak najlepszy przyjaciel, którego sobie nie wyobraziłaś i nie wyobrazisz, ale musisz spróbować i podjąć tę decyzję. Bez tej decyzji dalej będziesz patrzyła na każdego jednego człowieka i będzie cię paraliżował dotyk, będzie paraliżowała cię bliskość i każde jedno słowo będzie kojarzyło ci się z tym wszystkim, co do tej pory doświadczyłaś. Amen. Słuchajcie, to jest ważna rzecz. Jeżeli tu będzie taka osoba, to proszę przyjść do tatka. Jeżeli to jest kobieta, to Tadek z Malwiną będą się o was modlić, jak to jest facet, to Tadek się będzie sam modlił, gdzieś tam sobie ustaniecie. Niekoniecznie musicie tutaj, możecie iść na górę, jeżeli to jest dla ciebie jakoś krępujące. Natomiast jest to ważna sprawa.